Scooby-Doo to absolutna ikona popkultury. Kiedy myślimy sobie o animowanych psach, to kto inny jako pierwszy przychodzi nam na myśl, jak nie on? Absolutnie pojebany koncept, że ten gadający pies towarzyszy nam już ponad 50 lat. To jest like pół wieku. I pewnie będzie nam towarzyszył przez naprawdę długi, długi czas. Seria ta znana jest z naprawdę wielu najróżniejszych wersji, począwszy od tych klasycznych, przez na przykład tą wersję, w której byli dziećmi. Mimo wszystko jednak każda z tych serii miała ten sam powtarzalny motyw, czyli w każdym odcinku mamy pewnego potwora, za którym kryje się prawdziwy człowiek i zagadkę do rozwiązania, co czyniło ze Scooby-Doo naprawdę epizodyczne show. Jednak w pewnym momencie twórcy pomyśleli sobie, a co gdyby tak odejść trochę od tej formuły i wrzucić do niej fabułę. I w ten sposób powstało 13 demonów Scooby-Doo. Ale dzisiaj nie o tym, gdyż nieco później postanowiono ponownie spróbować tego motywu, a my dostaliśmy kudłatej Scooby-Doo na tropie. O czym również dzisiaj nie powiemy sobie, lecz skupimy się na czymś, co powstało jeszcze później. Trzecia i niestety nie ostatnia próba plecenia serializacji do tej serii. Czy udało im się zachować klimat oryginalnych serii, jednocześnie dodając od siebie coś nowego? Czy można to w ogóle jeszcze nazwać Scooby-Doo bajką? Na te i wiele innych pytań odpowiemy sobie w dzisiejszej recenzji Scooby-Doo i Brygada Detektywów. Na początek może zacznijmy od tego, iż mam naprawdę bardzo duży sentyment do tej serii, gdyż data jej premierowania, czyli lata 2010-2013, przypadają na okres mojego dzieciństwa. Dosłownie, gdy premierowała ta bajka, ja miałem 7 lat, a mimo to do dziś pamiętam małego mnie oglądającego losowe odcinki tej kreskówki w telewizji, choć było to w naprawdę małych ilościach, gdyż jak wspominałem już niejednokrotnie, nie miałem ani jednego kanału z bajkami w swoim domu, a samemu wychowałem się na ZigZapie czy Teleton Plus, który oglądałem u mojej babci, gdy co niedzielę przychodziliśmy do niej na obiad. A Jetixa pamiętam jak przez mgłę, gdyż okres, w którym kończył on swoje nadawanie, zbiegał się czasowo z moim wyrastaniem z Minimini i zaszczęcia oglądania kreskówek dla starszych dzieciaków. A o Cartoon Network, gdzie właśnie emitowana była ta kreskówka, już nawet nie wspominam, gdyż tak naprawdę moje jedyne regularne oglądanie tej serii miało miejsce na urodzinach jednej ciotki, które odbywały się raz do roku. Swoją drogą, pytanie do was, bylibyście chętni na odcinek na moim kanale dedykowany każdej poszczególnej stacji nadającej kreskówki, w której przedstawiłbym historię jej założenia, co dokładnie na nie leciało i ewentualnej historii jej upadku? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Niemniej, jak byk, pamiętam moment, gdy pierwszy raz dowiedziałem się i obejrzałem pierwszy odcinek Brygady Detektywów, a było to u pewnego kolegi z czasów mojej podstawówki. Doskonale również pamiętam, jaki to był dokładny odcinek, gdyż mowa tu o odcinku z opętaną ciężarówką. Coś, co natomiast zdecydowanie wyróżniało Brygadę Detektywów, to stanowczo mroczniejsze podejście do tej serii. Nie zrozumcie mnie źle, Scooby-Doo od zawsze dawał vibe takiego bardzo lekkiego, dziecięcego horroru. W końcu mowa tu o serii, gdzie głównych bohaterów straszą najrozmaitsze potwory, a oni starają się rozwiązać zagadkę za nimi stojącą. Więc przynajmniej lekki mrok zdecydowanie od zawsze był wpisany w konwencję tego show. Niekoniecznie na tym strasznym poziomie, ale chociażby z klimatu. Jakby LOL, dosłownie jedna z serii Scooby-Doo, która z tego co się orientuje nie wyszła w Polsce, nazywała się Scary Scooby Funny, czyli straszne Scooby zabawne. Po angielsku znacznie lepiej to brzmi. Tym bardziej, gdy już mowa o na przykład pierwszych filmach, które wychodziły prosto na DVD, gdzie w przeciwieństwie do prawie wszystkich seriali, tutaj potwory były jak najbardziej prawdziwe. Nie żeby coś, ale ja będąc dzieckiem srałem ze strachu na najeźdźcach z kosmosu. Jednak mam wrażenie, iż nigdy nie było to na aż taką skalę jak w przypadku Brygady Detektywów, która poza byciem naprawdę straszną, co na myśl przynosi mi ten niesamowity okres w historii telewizji, gdy produkowano sporo horrorów dla dzieci jak Martin Tajemniczy czy Gęsia Skórka, których już obecnie się nie robi, a szkoda. To poza tym ma naprawdę rozbudowane, absolutnie popierdolone i równie mroczne lore. Czy jednak aż takie w pewnym stopniu odejście od schematu wyszło tej serii na dobre? Tak, jak najbardziej, nie będę was nawet trzymał w niepewności. Scooby-Doo i Brygada Detektywów to zdecydowanie, moim zdaniem, najlepszy serial z uniwersum Scooby-Doo, jaki mi było dane oglądać, a nie chwaląc się za bardzo, muszę powiedzieć, iż widziałem przynajmniej jeden odcinek każdej wersji, jaka powstała kiedykolwiek. Rozumiem natomiast również, dlaczego komuś może nie siadać aż tak inna wersja tej bajki. Znam nawet prywatnie jedną taką osobę. Lecz należy pamiętać, iż zmiany i eksperymentowanie z formułą leży jak najbardziej w duchu tej franczyzy i jest jej nieodłącznym elementem. Tak więc jeśli mamy taką welmę, to jej problemem wcale nie jest to, iż jest animacją dla dorosłych, że wycięli z niej całkowicie maskotkę całej serii, czy cokolwiek innego. Problemem jest to, jak po prostu wygląda efekt końcowy. Gdyż uważam, iż Scooby-Doo ma jak najbardziej spory potencjał na bycie animacją dla dorosłych, co myślę, iż właśnie
Brygada Detektywów dowodzi, gdyż myślę, iż wcale nie tak daleko temu serialowi do czegoś, co mogłoby być emitowane na Adult Swim. Tym bardziej, gdy pomyślimy sobie o tym w kontekście takiego Unicorn Warriors Eternal, które w zeszłym roku również omawiałem na swoim kanale. Kreskówka, która początkowo miała być emitowana na Cartoon Network, a ostatecznie stwierdzono, iż bardziej nadaje się na Adult Swim. I będąc szczerym, wcale nie jest to dla mnie nie wiadomo jak odległy konceptem, żeby w jakiejś alternatywnej rzeczywistości Brygady Detektywów spotkał taki sam los. Niemniej wciąż w tym serialu dostajemy schemat potwora odcinka i tego, że za każdym razem kryje się za nim jakiś człowiek, tak więc mimo wszystko nie wstydzimy się tej oryginalnej formuły. Przechodząc może jednak do fabuły, bo trochę się rozgadałem o samej konwencji, zacznijmy może od omówienia głównych bohaterów, gdyż zawsze tutaj lekkie i drobne zmiany, które myślę, iż rzutują na całość postrzegania tego show. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, iż Fred to jest absolutnie najlepsza i najbardziej zabawna postać tej kreskówki i serial ten uświadomił mi, że jak najbardziej zawsze tak było. Jest absolutnym czadem w tej swojej horror obsesji na punkcie pułapek oraz tego, jak kompletnym idiotą jest, nie łapiąc przez większość czasu intencji Daphne co do niego. Also, nie wiem, co zrobili z Velmą w tym show, ale mam trochę mieszane odczucia. Pomijając oczywiście całkowicie fakt, iż zrobili z niej osobę biseksualną i najpierw oczywiście próbowali ją paringować z Kudłatym, z czego bardzo szybko zrezygnowali i bardzo dobrze, bo nie lubię tego shipu, tak potem w szczególności w drugim sezonie twórcy raczyli nas naprawdę bardzo fajnym wątkiem lesbijskim, co wydaje mi się, iż pierwszy raz poszliśmy z tą postacią w tym kierunku, ale jak najbardziej przez najbliższe lata zakorzeniło się to w tej postaci, gdyż oczywiście pomijając Velmę, która również ma ten wątek i parowana jest Daphne, tak mamy również cudowny film Trick or Treat Scooby-Doo, gdzie Velma ma ewidentnego crusha na punkcie Coco Diablo, pewnej złoczyńczyni z tego filmu. Tak więc chciałem bardzo pochwalić ten serial za to, iż poszliśmy w tym kierunku, bo o wiele bardziej jestem fanem tej postaci jako lesbijki, niż jej bezsensownego moim zdaniem parowania z Kudłatym. Natomiast pomijając to, Velma na przestrzeni całego serialu wydaje się strasznie, ale to strasznie toksyczna, ale tak aż do bólu, w szczególności w tym, jak potraktowała Marcy, pewną oryginalną postać stworzoną na potrzeby tego serialu, bo wow, w odcinku, w którym po prostu kazali jej wypierdalać z ekipy, bo była tylko zastępcem za jedną postać, ale ta postać już wróciła, no po prostu myślałem, że zatłukę ją na śmierć podczas oglądania tego serialu. Swoją drogą, jeżeli właśnie o postaciach oryginalnych mowa, to mamy tu wiele ciekawych i interesujących osób, jak na przykład Seryf tego całego miasteczka, który jest chyba najczęściej przewijającą się i powracającą postacią, który to stale utrudnia Scoobiemu i Parce życie. Natomiast coś, co bardzo szanuję, to to, iż koniec końców dostał on swój redemption arc w finale bajki. Ale właśnie takich powracających postaci jest cała masa, które bardzo fajnie budują nam ten świat i sprawiają, iż nie są tak pusty. I już nawet pomijając postacie oryginalne, to zobaczyć możemy znajome już twarze, jak na przykład Hex Girls, co baza, bo kocham Hex Girls, to tym bardziej dodaje nam klimatu, gdyż akcja tego serialu dzieje się w małej miejscowości owianej tajemnicą o nazwie Crystal Cove i właśnie wokół tajemnicy, jaka kryje się za tym miastem. Mowa tutaj o dysku planisferycznym, który rozrzucony jest po różnych miejscach, który swoje początki ma jeszcze u hiszpańskich inkwizatorów, którzy odkryli przed wiekami tę ziemię, a zebranie go w całości sprawi, iż dojdzie do wielkiej katastrofy, którą główni bohaterowie chcą za wszelką cenę powstrzymać. Wchodzi tu również motyw z tajemniczym panem I, który to początkowo przedstawia się jako ktoś stojący po ich stronie, ale szybko poznajemy prawdziwe, mroczne intencje tej tajemniczej postaci oraz tego, kto nim tak naprawdę jest. Oczywiście również tak jak Scooby i reszta chcą nie dopuścić do wielkiej katastrofy, która może być konsekwencją skompletowania całego owego dysku, tak mamy też grupę antagonistów, którzy właśnie chcą dopuścić do tego niebezpiecznego zdarzenia. No i właśnie antagoniści, a w sumie to jeden, Dr. Pericles, czyli gadający stary ptak, który był jednym z członków poprzedniej brygady detektywów, który jest naprawdę klimatycznym i złowieszczym villanem. Na sam koniec, kończąc już powoli mój wywód, chciałem jedynie powiedzieć, iż finał to dla mnie kompletna jazda po emocjach. Tym bardziej, iż naprawdę, ale naprawdę bardzo zżyłem się, czy to z postaciami, czy to z tą kreskówką samą w sobie, oraz chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pewnie pamiętacie moją kilkumiesięczną przerwę, po której wróciłem dopiero z recenzją Niebieskiego Samuraja, w trakcie której mówiłem o swoim wypaleniu. Punktem zapalnym mojej przerwy był moment, gdy usiadłem do pisania pewnej recenzji, napisałem wstęp i byłem bardzo, ale to bardzo niezadowolony. Tą recenzją miała być właśnie recenzja Brygady Detektywów, którą wy dostajecie obecnie. Cały wstęp do tego filmu to jedyne, co udało mi się w tamtym momencie napisać, a obecnie podczas pisania scenariusza do jej już pełnej wersji tego filmu udało mi się to zrobić w kilka godzin jednego dnia. Tak więc cieszę się, iż ten materiał wreszcie doszedł do skutku, gdyż wydaje mi się, że dzięki temu czuję, iż jestem już w pełni sił i nic mnie aktualnie nie powstrzymuje przed dalszym tworzeniem dla was materiałów. Ja jak zwykle dziękuję wam za wysłuchanie mnie do samego końca. Życzę miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.